Potrójne Espresso. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksander Wierzyński, a naszymi gośćmi są Robert Obaz, Nowa Lewica. Dzień dobry Panu. Artur Łącki, Platforma Obywatelska. Kłaniamy się i Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Taka tradycja przez kilka dni była, że zaczynaliśmy tę rozmowę od omówienia meczów. No, żadnych meczów wczoraj nie było w futbol, ale MMA. Do klatki wszedł Rafał Trzaskowski, powiedział, że się będzie ubiegał o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Co tam się dzieje? Jak te buldogi pod dywanem się gryzą? Zapytamy Artura Łąckiego, oczywiście, Platforma Obywatelska. No ale może najpierw wrócę do meczu jednak, do meczów, bo ten ostatni Ukraina-Szwecja bardzo mi się podobał. Kibicuję teraz Ukrainie. Może się okazać, że będą mistrzami Europy. Jakie z tego wnioski dla Rafała Trzaskowskiego? Że trzeba grać zespołowo. Wnioski są dla wszystkich. Jaki zespół ma Rafał Trzaskowski? Jeśli zespół jest zgrany i gra na siebie. A Rafał Trzaskowski, szanowny panie, to ten sam zespół co Donald Tusk? Czy tam jest kilka zespołów? Panie redaktorze, wydaje się po wczorajszych wypowiedziach pana prezydenta Trzaskowskiego, że jest gotowy objąć przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Problem polega tylko na tym, że wszyscy zapominamy o tym, że Platforma ma przewodniczącego, jest nim Borys Budka. I jak na tą chwilę, ja nie słyszałem, żeby Borys Budka zrezygnował z przewodniczenia Platformą. Dobrze, to zaraz zapytamy Roberta Obaza. W sobotę mamy Radę Krajową i myślę, że do soboty wszystko się wyjaśni do Rady Krajowej. Ja uważam, że panowie muszą się dogadać i to bez dwóch zdań, bo inaczej dojdzie do podziału Platformy, a jak pan pewnie wie, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego projektu, który nazywa się Platforma Obywatelska i nie wyobrażam sobie, żeby dwóch tak zdolnych polityków i tak już, że tak powiem, znanych polityków nie wiedziało o tym, że ich kłótnia czy walka doprowadzi do podziału w Platformie. Także wydaje mi się, że jednak wszystko będzie tak jak korekt i panowie przyjdą na Radę Krajową z uzgodnieniami, zobaczmy, o które będą prosili razie, o to, żebyśmy Grzegorz jak poparli. Schetyna poddawał w wątpliwość lewicowy kierunek Platformy Obywatelskiej, którą przybrała pod kierownictwem Borysa Budki, no i też w dużej mierze Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski jest raczej lewicą obyczajową niż lewicą socjalną. Widzimy to po Warszawie, chociaż jak na lewicowość Rafała Trzaskowskiego patrzy Robert Obaz. To znaczy rozumiem, że pytanie jest o to... Czy Rafał Trzaskowski jest lewicowy pana zdaniem? Czy uczestnictwo aktywne w, nie wiem, paradzie równości, zwężanie ulic w Warszawie to jest już lewicowość, ale też brak potępienia dla reprywatyzacji, sabotowanie orzeczeń komisji, która tę złodziejską reprywatyzację w Warszawie cofa. To jest, no właśnie, jak pan to widzi jako przedstawiciel Nowej Lewicy? Znaczy, po pierwsze, jedni się dzielą, drudzy się łączą i Lewica tutaj wspólnie idzie jednym torem. I trudno mi jest oceniać lewicowość pana Trzaskowskiego. No i nie wiem, jest pan lewicowcem, no to proszę powiedzieć, czy pan czuje pokrewieństwo dusz z Rafałem Trzaskowskim? Nie wiem, czy lewicowcy wierzą w duszę, ale no, po prostu umysłów. Wie pan, ja jestem osobą wierzącą, więc trudno, żebym nie wierzył w duszę. Ale czy pan redaktor odbiera to lewicowcom? Lewicowiec nie może być wierzący. Tak. Ale to ja naprawdę nie rozumiem, jak mam ocenić pana Trzaskowskiego z punktu widzenia lewicowości. Ja nigdy z panem Trzaskowskim nie rozmawiałem. To, że ktoś idzie w paradzie równości, naprawdę wiele osób chodzi w paradach równości, które tak naprawdę wspierają mniejszości, wszystkie mniejszości, a nie tylko osoby LGBT. Więc generalnie no, nie są wcale ten, no przecież po prawej stronie strony politycznej jest naprawdę dużo osób też, które są związane z ruchem LGBT, same są homoseksualne. Więc no, naprawdę tutaj ocenianie takie, że pan Trzaskowski zwężył ulicę, czy coś, że to jest lewicowe, trudno mi się zupełnie odnieść. Jest jedna lewica w Polsce, to
Nowa Lewica, która idzie do przodu, a wszystkie takie, no, wiele lat Platforma wspólnie z PiS-em współpracowała, słynny projekt popisu, także to, no, trudno mi się odnieść, w jakim zakresie miałbym pochwalić pana Rafała Trzaskowskiego, że jest lewicowy, albo zaprzeczyć, że nie jest lewicowy. No, może pan go również zganić, taka jest możliwość. Ale nie, no, ja nie mam zamiaru nikogo ganić, bo z nikim nie rozmawiałem na ten temat, z panem Trzaskowskim, tak, nie znam jego poglądów. Dobra. Niech Platforma wybierze swoją zmieniamy drogę, jaką za chwileczkę zmienimy temat na temat walki pod dywanem buldogów Piotr Kaleta. Oczywiście walki w Platformie Obywatelskiej. Jak pan rozumie to wczorajsze oświadczenie Rafała Trzaskowskiego, że jest zdecydowany, by stanąć w walce o przywództwo Platformie? Dwa wątki na początek, panie redaktorze, bo mnie śmieszy coś takiego, jak mówimy, że w Polsce powstaje nowa lewica. No, nie wiem, co to znaczy nowa lewica. No, jest stworzona przez starych działaczy, chociażby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i innych formacji, które no niestety były niezwykle szkodliwe dla naszego kraju. Także można różne nazwy tutaj wskazywać, przedstawiać, a obraz lewicy jest cały czas taki sam chyba od 45 roku, powiedzmy, że od 45 roku. Natomiast co do wypowiedzi pana posła Łąckiego, no tutaj nikt nie mówi o tym, że nie możemy mówić o tym, że człowiek lewicy jest niewierzący, tylko trzeba wierzyć w prawdziwego, jedynego Boga, ale to też pan pewnie tego nie rozumie. I teraz już do istoty rzeczy. Proszę państwa, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili w Platformie, znamienne jest to, co powiedział pan poseł Łącki, temu się trzeba w pewien sposób przyjrzeć, pochylić. Czy rzeczywiście od tej strony taktycznej czy politycznej grozi nam przy ewentualnym fiasku rozmów z Tuska, Trzaskowskiego i Budki podział Platformy Obywatelskiej. No tu chyba byłoby coś rzeczywiście bardzo ciekawego pojawiło się na polskiej scenie politycznej, ponieważ Hołownia dostaje konkretnych dalszych konkurentów, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, gdzie Donald Tusk ma wrócić. A co do samej istoty powrotu Donalda Tuska, to my nie mamy tutaj do czynienia z powiewem świeżości, tylko jest taki powiew starości. Powracają stare leśne dziadki polityczne, bo przecież musimy zwrócić uwagę, że nie tylko chodzi o powrót Donalda Tuska, ale widzimy, że zaczyna chodzić trochę po mieście z PSL-em Bronisław Komorowski. Kaziu Marcinkiewicz też zaczyna trochę już też się pojawiać, już się pokazywać. Mamy do czynienia, no oczywiście, z tym youtuberem, internautą z Gdańska, z Wałęsą, czyli po prostu rysuje się nam obraz pewnego schematu politycznego, który nam w Polsce po prostu grozi. A o tym, czy rozmawiał Donald Tusk z Borysem Budką, z Rafałem Trzaskowskim, to wydaje mi się, że to pytanie jest ważne, ale jest istotniejsze, dużo bardziej pytanie. Czy Donald Tusk rozmawiał już ze Sławomirem Nowakiem? To jest kwestia, która w tej chwili powinna być bardzo, bardzo istotna, ponieważ ja tutaj dostrzegam powiązanie tej kwestii, powiązanie tego problemu właśnie z ewentualnym powrotem Donalda Tuska. Donald Tusk ma dobrą, ciekawą posadę, nic nie musi robić tak jak przez całe swoje życie polityczne. Ma tą posadę, to jest oczywiście takie założenie, dobrze ma teraz, płacone, ale zdaje się, że posada się kończy. W momencie, kiedy polityki odejdzie Angela Merkel. Jest jedno zdanie, które wydaje mi się jest bardzo, bardzo istotne. To jest ostatni moment przy kwestii dotyczącej funkcjonowania w polityce pani Angeli Merkel, żeby Donald Tusk mógł się gdzieś jeszcze wymościć, żeby mógł jeszcze bez niej, bez jej patronatu coś zrobić, ponieważ nowy kanclerz Niemiec może mieć zupełnie inne spojrzenie na Donalda Tuska. No, Armin Laschet został kandydat na kanclerza Niemiec, dostał przecież niedawno nagrodę. Pan Tomasz Grodzki osobiście się pofatygował, żeby ją wręczyć przyszłemu kanclerzowi. Zapomniał mi o tym gigancie. Powodów, przypadków w tej sprawie nie ma. To jeszcze jedno pytanie. Wczorajsza wypowiedź Radosława Sikorskiego. Prawica nie przyjmuje do wiadomości, że Niemcy stracili na naszą rzecz 20% swojego przedwojennego terytorium, że reparacji i kresów pozbawił nas Związek Radziecki, a Niemcy głównie finansują transfery z Unii. Co ten polityk miał na myśli? No i znowu Artur Łącki. Najpierw się odniosę do tego, co powiedział pan. Nie mogę się doczekać. Poseł Kaleta, bo pan poseł nie potrafi nie obrazić wszystkich po kolei, jak tylko zacznie mówić. I to widać od razu. Ale bardzo mnie cieszy to, że on jako jedyny wierzy tylko w jednego i słusznego Boga. Mam nadzieję, że bo taki jest Bóg, papieżem. Taki jest jego przymiot. Mam nadzieję, że wybiorą pana na papieża, bo pan jest po prostu the best of, że tak powiem.
najlepszy. Tak, panowie, ja bardzo się cieszę na taki ton dyskusji, kto jest Jeśli chodzi o pana Sikorskiego, to ja nie będę komentował tego, co miał na myśli pan Sikorski. Niech on tłumaczy się z tego, co mówi. Ja mieszkam na ziemiach zachodnich, nie uważam, żeby akurat te ziemie i cała Polska Zachodnia była jakimkolwiek odszkodowaniem za II wojnę światową. My w II wojnie światowej dzięki, oczywiście w cudzysłowie, paktu Ribbentrop-Mołotow, a później niestety wszystkich układów jałtańskich i innych poczdamskich, straciliśmy ponad połowę swojego terytorium i przesunięto nasze granice bez naszej wiedzy, bez naszej zgody i bez naszego udziału w tym do tak zwanej linii Kerzona. I nie jest to żadne odszkodowanie za II wojnę światową. Gdyby PiS chciał jakiekolwiek odszkodowanie od Niemców uzyskać, to by to przynajmniej raz wyartykułował, a nie przez 7 lat gadać tylko głupoty na ten temat tylko na potrzeby polityki wewnętrznej, a jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się z tym wyjść na zewnątrz z jasno określonymi żądaniami. I to jest cała prawda. Czyli nie sympatyzuje pan z tymi słowami. Robert Obaz, Nowa Lewica, Radosław Sikorski. Głośna wypowiedź, która jakoś jest w kontekście obecnych naszych zmagań z Niemcami, Francją, zablokowaniem przez premiera Morawieckiego i kraje bałtyckie spotkania Unii Europejskiej z Władimirem Putinem. Jak pan to widzi? Dlaczego? Był bardzo daleki od takich ocen. Ja myślę, że to tak naprawdę Polska i Jałta ustaliła granice tego świata, tej części Europy. I tak naprawdę musielibyśmy wrócić wstecz, a nie dzisiaj sięgać. Dzisiaj trzeba patrzeć do przodu, to co możemy zrobić wspólnie. Wspomniał pan wcześniej o tych buldogach pod dywanem walczących ze sobą. To dzisiaj chyba mniejsze te walki są w Platformie niż w PiSie. Widzimy, co się dzieje, poseł Giżyński. Ja myślałem, że już pan Piotr Kaleta powie, że jedynym bogiem jest Jarosław Kaczyński dla niego, bo nic więcej chyba mądrego nie powiedział. Jak zostanie papieżem. Tak, pomijając wszystkich, że wszystkich obraża. Ale to poniżej poziomu są te uwagi. Czy poniżej poziomu nie jest o prezydencie Wałęsie, mówi jakiś youtuber. No my o prezydencie Dudzie, pomimo, umówmy się, ale grożenie śmiercią, bo do tego się odwoływał pan Piotr Kaleta, grożenie śmiercią przeciwnikowi w sądzie, to jest nagrane, każdy może zobaczyć. Spójrzmy na to zasłonę milczenia, bo szkoda czasu naszych widzów na te opowieści. Nie wiem, do czego się pan Kaleta odnosił, ale no jesteśmy w programie, o którym mieliśmy poważnie porozmawiać, a tu jak zwykle, no pan Kaleta nie chce się przyznać, że tam w PiSie dopiero grze. Ta pokrywka podskakuje wprost. Dzisiaj powiedzmy tak, przejdźmy za moment do posła Giżyńskiego, zakończmy, czy pan rozumie wypowiedź Radosława Sikorskiego i nie rozumie pan. Jeszcze raz, panie redaktorze, Poznań i Jałta podzieliły tą część Europy tak, jak było. Dzisiaj nie możemy patrzeć, ktoś podjął takie złe decyzje, bądź dobre, można na tym dyskutować, ale nie w jaki sposób, że to są ziemie tego czy tamtego. Także czyli panu się nie podoba wypominanie Polsce, że 20% ziemi zabraliśmy tu w cudzysłowie Niemcom. Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, Radosław Sikorski. Dlaczego chciał przypomnieć nam o swojej osobie właśnie wczoraj? No ja nie rozumiem w ogóle wypowiedzi tego człowieka i pomyślmy sobie, wyobraźmy sobie, że ten oto facecik, czy chłopczyk w krótkich spodenkach, bo tak trzeba by było nazwać, bo jego wypowiedzi są groźne i są niebezpieczne z polskiego punktu widzenia, ze spojrzenia polskiej racji stanu. To był przecież minister spraw zagranicznych, wiceminister obrony narodowej. To był marszałek Sejmu, czyli druga osoba w państwie. I ten człowiek wypowiada takie słowa. Tak? I panowie tutaj w tym delikatnie zjeżdżają tutaj po tym, jak gdyby się tak nic nie stało. Ja wiem, że panowie próbujecie być delikatnie złośliwi, czy mocno złośliwi wobec mnie, ale wam to nie wychodzi. Musicie się trochę pod tym względem podszkolić. Jeżeli pan tutaj porównuje mnie, że ja powinienem zostać papieżem, to Bóg panu zapłać za takie dobre słowa, ale proszę pana, ja bym pana ani jednego, ani drugiego z was do seminarium nie przyjął, żebyście nie mącili tymi swoimi rzeczami. Natomiast co do wypowiedzi pana Lecha Wałęsy, no to panie pośle z Lewicy, niech pan zwróci uwagę, no znowu,
ten człowiek był prezydentem. Facet, który pokazuje nam się w majtkach na basenie, który wypowiada takie skandaliczne słowa właśnie, o których wspomniał pan redaktor, i pan uważa, że to jest jakiś sposób obrażanie pana Lecha Wałęsy. Jestem wobec niego niezwykle delikatny, ponieważ tutaj trzeba by było używać dużo, dużo grubszych słów. Ale panie pośle Łącki, bo tutaj do pana trzeba się odnieść. No nie może być tak, i pan dziwi się, że pan funkcjonując przecież jakiś czas w polityce, mówi, że jedną nogą jest w Platformie, a drugą nogą nie jest. Czyli pan popiera Platformę, ale nie popiera pana Radosława Sikorskiego. Przecież ten człowiek o mało co zostałby pana szefem. W związku z tym, proszę pana, no, mówić coś takiego, że pan się nie zgadza, no to jest takie troszeczkę głaskanie ale tej wypowiedzi. Można się nie zgadzać również ze swoimi szefami. To teraz ja panowie, wiem, że jesteście w niezbędnej sytuacji, bo musicie być grzeczni wobec pana, który zmieniamy temat, bo duży wywiad tylko dzisiaj... Chciałem się spytać pana Kalety, ale, czy pan prezydent Wałęsa miał się pokazać bez majtek na tym basenie? Bo nie wiem, o co panu chodzi. Takie zdjęcie również było niestety w internecie. Mogę się pokazywać, bo pan nie tego ogląda. Szanowny panie pośle... Proszę pana, nie jest to dla mnie estetyczne doznanie. Ale to nie jest temat tego programu. Tematem tego programu są sprawy polityczne i od razu przypomnę posła, postać, która już tutaj się pojawiła. Zbigniew Giżyński mówi, że chce, by PiS pożegnał się z władzą. Duży wywiad prominentnego posła Prawa i Sprawiedliwości od lat, który zarzuca PiSowi zbytnie socjalizm. No i zaczynamy od posła Łąckiego, oczywiście z nadmorza. Wie pan co, ale mi się nie chce tego komentować, jedynie można powiedzieć, że jak pan powiedział o polityce Platformy Obywatelskiej, to mówił pan o tym, że się gryzą buldogi, tutaj można powiedzieć, że Maltańczyki chcą skoczyć do kostek komuś tam i to pewnie im wyjdzie, bo zauważyły te Maltańczyki, że jak się oddzielą i zaczną swoje żądania artykułować, to dostają, bo pan prezes Kaczyński inaczej nie potrafi stalić tej niby zjednoczonej prawicy. A więc dostaną pewnie zaraz, pan Giżyński dostanie jakiegoś wiceministra, pan Czartoryski też pewnie wróci na jakieś stanowisko do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czyli pan potwierdza to nieutulenie pana posła Giżyńskiego, że on chciał jakiś apanaże, chciał jakiś stanowisk, nie dostał, no to się zbuntował. No chyba, że nawet czasami Maltańczyk potrafi mocno ugryźć, jak mu się tam mocno na ogon, nie wiem, czy Maltańczyki mają ogony w ogóle. Robert Obaz, Nowa Lewica. Tak to wygląda. Poseł Giżyński. Zjednoczonej prawicy jest o wiele ciekawsza niż to, co będzie się działo w Platformie. A to zobaczymy, bo już w sobotę już będzie Kongres Prawa i Sprawiedliwości oraz Rada Krajowa PO i to ciekawe rzeczy mogą być. My się teraz na to szykujemy. Robert Obaz, Nowa Lewica. Poseł Giżyński powiedział, że nie będzie głosował za zwiększeniem podatków, co jest postulatem socjalistycznym. Tak powiedział, a pan? Znaczy ja powiem tak, jak odpowiada rozum tym wszystkim, że żeby zacząć głosować, to trzeba wiedzieć, za czym się głosuje. Dzisiaj kompletnie nic nie leży na stole. PiS na razie krzyczy, że przygotuje wszystkie ustawy, więc no, jeżeli przygotuje te ustawy, zobaczymy, co w nich będzie, jak one będą skonstruowane, czy nie w sposób tak, jak dzisiaj mówi o tym PiS, nie zabijemy przedsiębiorców podwyżkami podatków. Więc to wszystko kompletnie nie można dzisiaj się odnieść, bo po prostu nic nie ma. A wracając jeszcze do wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych, to tak się kończy, jak się zaczyna politykę robić w PiS-ie. No, on jest żywym przykładem, że to co wyszło z PiS-u, tak, no, przecież pan europoseł nie zaczynał w Platformie Obywatelskiej. Mało kto zaczynał w Platformie, bo to jest zawsze któraś kolejna partia i trudno tutaj... Z PiS-u można wyjść, ale PiS z człowieka nie wychodzi. PiS z człowieka nie wychodzi niestety. Właśnie tutaj mamy przykłady pana Panowie, no znowu uwagi poniżej poziomu uważam, bo nie, pewnie każdy z was wcześniej był w jakiejś innej partii. Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. A ja nie byłem. Jedyna moja partia to Platforma Obywatelska i razem z nią pewnie przejdę na emeryturę. Tak jest. Panie redaktorze, ale nikt nie ubliża w programie, tak jak pan Piotr Kaleta. No wszystkich rozlicza, ocenia. To dajmy teraz czas panu Piotrowi Kalecie. Do seminarium, żeby znowu poobrażał wszystkich po kolei. Tak, zapraszamy. Kogo by nie przyjęli, to pana do seminarium właśnie. No bo umówmy się, no, taki stosunek jak pan ma do innych osób,
no, jest poniżej krytyki. Możemy się nie zgadzać, ale szanujmy się wzajemnie, naprawdę. Liczba powołań spada i jest taka opcja, by osoby starsze, no już w pewnym wieku, z pewnymi osiągnięciami, które mają ochotę być takim księdzem na, nie no, na drugi etat, ale jakby drugą karierę, to seminaria się na to otwierają, więc wszyscy panowie macie szansę. No i zapraszam zgłosić się do biskupa diecezjalnego, na pewno chętnie. No mojego za związki z pedofilią odwołali właśnie, także no nie wiem, czy powołano podobnież nowego, ale od 3 lipca obejmuje swój urząd, no więc nie mam to zamiaru się nigdzie zgłaszać. Także. Co do mojego, panowie, Piotr Kaleta... Niech mówią, bo delikatesy się czują obrażone. No. Państw, panów ochoty do pójścia do seminarium. Jestem naprawdę zbudowany. Nie sądziłem, że ten program w tą stronę pójdzie. Piotr Kaleta i poseł Giżyński i jego nagłe nawrócenie i walka z pisowskim socjalizmem, bo tak on to formułuje. Tak swoją drogę, przyglądając się tutaj panom i panom posłom, jednemu i drugiemu, to panowie macie takie wyglądy na takich zacnych proboszczów, także, że jeszcze bardzo, tylko bardzo zmienić trochę swoje... Myślę, oczywiście, że naprawdę. Jeszcze tylko trochę zmienić podejście takie właśnie do tych kwestii dotyczących wiary i całkiem będzie. Nawet powiem szczerze, to nie jest temat tego programu, panie pośle. Łąckiego, to nawet taki biskupi wygląd. Także chciałem być grzeczny wobec pana. A jeśli chodzi o posła Giżyńskiego, wydaje mi się, że tutaj po prostu jest troszeczkę przerost ambicji. Pan poseł Giżyński bardzo, ale to bardzo chciał zafunkcjonować troszeczkę wyżej w polskiej polityce. Nie wiem, czy się do tego nadaje, bo to, żeby ocenić, czy się ktoś do czegoś nadaje, to trzeba po prostu najpierw na tym stanowisku się znaleźć, żeby później ocenić, czy to stanowisko swoje obowiązki dobrze wykonywał. Ja natomiast mogę powiedzieć od swojej strony takiej stricte osobistej, ponieważ przede wszystkim z Arkadiuszem Czartoryskim, ponieważ jesteśmy w jednej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, jesteśmy także w prezydium tej komisji. Ja przed całym tym zdarzeniem bardzo, bardzo długo rozmawiałem. On miał zupełnie inne podejście do tej kwestii. On zupełnie cały czas rozmawiał, w moim przekonaniu, bardzo spójnie rzeczowo, jeśli chodzi o kwestie dotyczące programu Prawa i Sprawiedliwości. A tu nagle okazuje się, że coś się wydarzyło. Dosłownie mogę powiedzieć, że coś się wydarzyło przez noc, przez wieczór, że nagle następuje zmiana jego sposobu myślenia, podejścia. Nowa oferta wpłynęła jakaś? Ja nie wiem, czy wpłynęła nowa oferta, czy po prostu pan Arkadiusz Czartoryski no, zrozumiał, że po prostu pewne reguły twardo w Prawie i Sprawiedliwości obowiązują i on po prostu w te reguły, w te normy się po prostu nie wpisuje. Poseł Giżyński ma czarny, ma dar przekonywania większy niż pan się spodziewał? Nie wiem, ale ja wiem o jednej rzeczy, że takie, twardo stąpam po ziemi, że takie sprawy przecież się zdarzają w różnych formacjach politycznych, w Lewicy, w Platformie, w PiSie i zdarzać się będą. Ale co do, mam tutaj bardzo poważne zastrzeżenia i przede wszystkim do Arkadiusza Czartoryskiego. Mam zastrzeżenie co do stylu odejścia i nagle człowiek, który no jest tak blisko związany z Prawem i Sprawiedliwością, nagle w ciągu jednej nocy stwierdza, że to wszystko, co przez tyle lat w czym funkcjonował, jest niedobre. Jest źle. I to jest ten. Natomiast wreszcie wracając do posła Łąckiego, to chciałem zawołać, wie pan, bo akurat mój Maltańczyk leży obok mnie, to znaczy jest panowie, troszeczkę obok, chciałem pokazać. Czasami można Maltańczykiem dobrze zakręcić. Wezwaniem, którym kończymy to niespodziewanie ewangeliczne spotkanie jest pokój między chrześcijanami. Pozdrawiam was, bracia. Dziękujemy panu bardzo za udział w naszym poniekąd dość ewangelicznym poranku. Artur Łącki, no, panie pośle, dostrzegamy źdźbło w oku przeciwnika, a belki u siebie nie. I to jest może podsumowanie. Artur Łącki, Platforma Obywatelska, Robert Obaz, Nowa Lewica i Piotr Kaleta, Prawie Sprawiedliwość. Pięknie dziękujemy. Tak z Bogiem, panowie. A my wracamy do programu już za chwilę. Tadeusz Zysk, wydawnictwo Zyski Spółka oraz Jan Grzegorczyk, pisarz. O nowej książce tego autora będziemy rozmawiać.